Konfederacja, wolność i niepodległość. Szczęść Boże dziatwie szkolnej, nauczycielom szkół publicznych, niepublicznych, ogólnogalaktycznych. Radzi byśmy wszystkim nieba przychylić, no ale ratuj się kto może, kiedy minister Janusz respirator cieszyński wyposaża nasze dzieci idące do klas czwartych w jakieś laptopy o niesprecyzowanych parametrach. I tu się otwiera spektakl kolejny teatru absurdu. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustala warunki przetargu. No bo do tego to się wszystko sprowadza. Jakże ma Sejm obradować, procedować i głosować w tej sprawie, jeśli nie wniknie w istotę rzeczy, a istota rzeczy to mikroprocesor, oprogramowanie, bateria, jaką będzie miała, panie ministrze, żywotność, czy kabel będzie miał 1,5 metra, czy może na wszelki wypadek 3, bo nie w każdej klasie szkolnej gniazdko będzie w zasięgu młodego użytkownika. Teatr absurdu, szanowni państwo. Najpierw ograbiacie Polaków w podatkach, zadłużacie te właśnie dzieci klas czwartych i wszystkich innych klas na kolejne pokolenia. Wnuki tych dzieci zadłużyliście pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Zamykacie ich w domach, przyprawiacie o cały zespół schorzeń psychofizycznych. Młodzież pada ofiarą plagi samobójstw, którą wywołaliście, i następnie zajeżdża pan, panie ministrze, na białym koniku garbusku i rozdaje pan laptopy. No to jest państwo PiS sprowadzone jak w soczewce do skrajnego absurdu. No, do skrajnego absurdu. Złożyłem tutaj, pani marszałek, wniosek koła Konfederacja o to, żeby nie procedować tego projektu. Konfederacja nie będzie go popierać nie dlatego, że nie kochamy dzieci, że jesteśmy nieżyczliwi nauczycielom, wręcz przeciwnie. Ale wiecie państwo, kiedy się kończył PRL, to nawet za nieboszczyków Czekiszczaka i Jaruzelskiego nie było żadnych programów tam wspierania, dajmy na to, rozwoju w dziedzinie zaopatrzenia gospodarstw domowych w magnetowidy. Wręcz przeciwnie, utrudniali to, nie było to łatwe. A wyszliśmy z PRL-u z największym nasyceniem na kilometr kwadratowy, zapewne tak zwanymi wtedy VHS-ami. No ale jakby się tym władza zajmowała, to, szanowni państwo, inaczej by to wyglądało. Polacy nie gęsi znajdą sobie drogę do nowinek technicznych i będą to z całą pewnością sprzęty lepsze niż te, w które Janusz Respirator Cieszyński zechce wyposażać polskie szkoły. Tylko nie łupcie Polaków w podatkach, dajcie im zarabiać pieniądze i dajcie im wychowywać i formować własne dzieci. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Michał, Gramatyka. Sytuacja, w której rząd już nie tylko rozdaje pieniądze, bo gdy rząd rozdaje pieniądze, to przynajmniej ludzie dostają gotówkę i sami za nie kupują to, co chcą kupić. Ale dochodzimy do sytuacji, w której rząd rozdaje bony na określony towar, a nawet towar konkretny uczniom. To jest oczywisty powrót do komuny. To jest oczywisty powrót do komuny, który nikomu się nie opłaca, bo najpierw zabieracie w podatkach nauczycielom, w opodatkowaniu pracy, rodzicom uczniów, w podatkach pieniądze, a później kupujecie za to towar, który rozdajecie. Czytam właśnie, że do tego stworzycie specjalny system teleinformatyczny, żeby można było bony dla nauczycieli wykorzystać, czyli będzie cała praca i machina urzędnicza wykorzystana po to, żeby zabrać ludziom pieniądze i później im za coś kupić. A wystarczy zostawić ludziom pieniądze, żeby kupili to, co jest im najbardziej potrzebne. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.